To jedziemy? Jedziemy, tak. Jedziemy. No to proszę? Nie jest na takie rzeczy jeździć, czy nie? To znaczy, wie pan co, tu jest silnik BMW. O rany. Ktoś zamontował silnik jaka BMW. Moc? 2,5 litra. O cholera. Zobacz. Jezusie Maryjo, no BMW. O cholera, niesamowite. Niesamowite, czyli ja pamiętam jak to wyniebywałe. No, no mamy tu parę rzeczy poprawić. Także było. Ale co, coś bardzo zepsuło się? Nie, no nie do końca jest to dobrze po prostu zrobione, tak? I są jakieś tam problemy elektryczne. Także musimy to poprawić. Ja ten silniczek chciałem do tego, żebyśmy no. Założyli. Do? No, nie pamięta pan. Do spryskiwacza. Bo mi idzie tylko z lamp, z tego tylko małego. Tylko z lampa tam nie idzie, to trzeba nad kole całe zdjąć. No tak. No dobra, to się to, jakoś, to kiedyś to się umówimy. Jakoś umówimy. Tak, tak. Bo to nie potrzeba. To jedziemy w takim razie na sesję. To ja prowadzę, usiądź. To przynajmniej czysty jest. Zaraz pojedziemy w jakieś fajne miejsce. No dobrze, to jedziemy. Widzi pan? Pan na trzecim miejscu. Pan Adam. Tak jest. Jak poinformować. Ale ta trójka piękna. Tamta, co stoi? No, a to drogo jest, żeby te elementy zmienić na drewniane? To? Znaczy kupa to. Horsy pewnie. Znaczy zazwyczaj gdzieś tam ludzie się zamieniają w internecie. Bo żeby to kupić nowe, to jest strasznie drogie. To w ogóle nie wiem, czy jest warto. Bo widzi pan, bo działa tylko mi spryskiwacz. No ja wiem, a nie działa ten spryskiwacz, nie? Tak. W cieniu chyba trzeba. Tak, no, najlepiej, bo w słońcu to będzie słabo, nie? Za dużo będzie od blasku. A może dać komuś, żeby sfotografował? Żeby nie, no to zaraz sobie poradzimy. No dobrze, dobrze, to bardzo dziękuję. Tu jeszcze w życiu nie byłem. A to taki skrót też jest. Dokąd to prowadzi? To na ulicę Szyszkową. Nie, na ulicę Szyszkową. A jak ten weekend minął, byliście gdzieś? Nie, nigdzie. No właśnie, bo nie było nic widać. Nigdzie. Ostatni był. Czyli mamy. Teraz jest ile? 353 tysiące. Zrobiliśmy 3400. Od wymiany. Pan dużo jeździ, kurczę. 353 500, czyli 53 500. Zmieniliśmy olej. Kurde, tak, to widać. Tak, tak, i tam właśnie można się jedzie. Szyszkową pojechać. A tędy do starego Nissana byśmy pewnie dojechali, tak? Tak, tak, tak. A czy na przykład tak jak ten pan, który miał tego Nissana tam, tę firmę, no. I mu zamknęli dojazd, utrudnili, to jemu coś zwracają, czy co? Nie wie pan. Nie wiem, tak, nie znam takiej sytuacji. No tutaj pewnie drogę ładną zrobią, bo na razie się ludzie tu budują. Tak osiedle robią. No, tam jakieś magazyny. Tu ktoś też pobudował taką willę. Dużą. O rany, to jest pałac. Świeży, tak, pałac. To jak no. Hotel. Tak. Nie no, pałac. Ale w takim otoczeniu pałace budować? No nie wiem, dla mnie tego nie rozumiem. Ja też nie rozumiem.
Tutaj jest taki hotelik. Jak do nas ktoś z Polski przyjeżdża, to korzysta. Ale to pewnie dla tych, dla Ukraińców, nie? Nie, to jest normalny taki hotel, tak. Do nas czasem ktoś przyjeżdża z Polski na dwa dni. No ktoś z Gdańska przyjechał, widzę. Tak, tak, tak. I potem jadę PZU zapłacić. I kleszcze. I na dzisiaj wszystko. Psy. Psy. Kleszcze. Ale ładny ten polony z cholerą. Bardzo ładny. Zrobiony. Od razu się odwrócę samochodem, niech on chwilę postoi i sprawdzimy ten olej, nie? Absolutnie, dobrze. A ja mogę z toalety skorzystać? Tak, jak najbardziej, proszę bardzo. O. No piękny. Jednak ładnie się prezentuje. Szerokimi oponami samochód zupełnie inaczej wygląda. Dokładnie. Niesamowite, jak opony zmieniają. No, no dobra. Ile pan mówił, że przejechało? 3 z kawałkiem? Tak, 3900? 3400. 3400. 3400. No, trzeba dolać. No to już właśnie. Czyli na 3400 wystarczyło. Tak. To trzeba całą wlać. Tak naprawdę. Całą. No i teraz zobaczymy, co powinno drugie tyle, powinno tak, znowu teraz pak. Tak, dokładnie. No, przyjadę po 1000, zobaczymy. No, czyli gdzieś tam na 10 tysięcy trzy razy trzeba dolać, no, olej. No, to nie tak tragicznie. To nie jest tak tragicznie. Wcześniej nie było gorzej, źle. Nie? Tak mi się wydaje, że wcześniej no, tak, było tak, gorzej. Tak, tak, tak. To po założeniu gazu tak się porobiło. No tak to jest. No i teraz jest super. No i dobrze. No i tak zostawiamy i tyle. To trzeba sobie pamiętać. To ja wyrzucę. No dobrze, to dziękuję. Dobra, to panie tyle. Damie. Jak tylko przyjdzie ten obraz, to dam znać, nie? I tyle. Wszystkiego dobrego. Dobrze. A ja dzwonię w sprawie silniczka. Silniczka, czy pasuje termin, nie? Dobra, dada. Dzięki. Dziękuję uprzejmie. Halo, halo, dobry wieczór. Dzień dobry, panie Adamie, już jestem. Panie Krzysztofie, melduję, że zamówiłem to zdjęcie na płótnie. Aha. Tutaj jest napisane, że czas oczekiwania do 3 dni. No nie wiem, jak przyjdzie w piątek, to przyjdzie w piątek, jak nie, to będzie w poniedziałek. No, dam znać. Dobrze, to ja jutro, jutro pan będzie w firmie około 2, 1? Tak, około, tak, o 1, 2 będę, jak najbardziej. No dobrze, to ja wpadnę z przyjemnością na mi. Dobra, super, to do zobaczyska. Dobra, dobrze, to widzimy się, to dobrze, to dobra. Na razie, panie Adamie. Dziękuję, dziękuję. Dzień dobry. Dobry. Czy to normalne, że on dymi cały czas? Ej, teraz? W ogóle dymi, zawsze dymi. To łapówka. Łapówka. A co się stało? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. No Kamil się ogolił, obstrzyk. Aha, widzę, dobrze. No. No zamówiony jestem. Wszystko zamówione? Zamówione, jak przyjdzie to ten, to dam znać. Będzie też miejsce na dedykację. Bardzo dobrze. Zdjęcie nawet ładnie. Ale dedukację jak się wpisuje? Czymś takim nieścieralnym? Tak, flamastrem najlepiej takim. Specjalnym, ja wiem, ja mam do plakatów. Ja mam takie cienkopisy. Dobrze, czyli jak przyjedzie, to pan zadzwoni. To zadzwonię i dam znać, nie? Dobrze. Bardzo dymi? No, ciągle dymi. Nie! No może rano dymi, to normalne, to ale... Nie, to jest wilgoć. Jest wilgoć, więc to jest normalne, nie? Dobrze. To co? To na razie. Dobrze. Do zobaczenia. Na razie, to ja czekam. Dobra. Do widzenia. Także słuchajcie, pan Krzysztof przywiózł łapówkę. Jest to taki bardzo fajny chlebek od piekarza stary, który robi to w starej recepturze. A panu Krzysztofowi zamiast samochodu, jak wiecie, szukaliśmy modelu, prawda? Tylko panu Krzysztofowi zależało, żeby model był w tym samym kolorze i tak samo wyglądał. Więc zrobiliśmy zdjęcie i wysłałem to zdjęcie, żeby zrobić taki
obraz, czyli taki zdjęcie na płótnie i na Blade Ramie. Także jak to przyjdzie, pan Krzysztof napisze taką dedykację dla poprzedniego właściciela samochodu i tak naprawdę temat będzie załatwiony. Chcę wam w tym miejscu od razu podziękować, że się zaangażowaliście i podsyłaliście linki. Niestety połowa tych linków w auta nie były dostępne, a połowa to nie były takie, jak pan Krzysztof chciał. I tyle. Zapraszam do oglądania dalszej części odcinka. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Tak, jestem, moje uszanowanie. No chciałem zameldować, że przyszedł ten obrazek. A, dobrze, dobrze. Ja muszę teraz, a pan do której będzie? Do godziny 17 jestem. Dobrze. I jeżeli by pan... koniecznie jechać do Warszawy jak najszybciej i wracając za jakieś 2 godziny, 3 z przyjemnością przyjadę. Dobra, za jakieś 2-3 godziny to akurat będzie. To ja też będę dostępny, także ten. Dobra. Dobra. Czyli gdzieś tak w granicach 15 byłoby najlepiej, no. W granicach 15. Dobrze, tak. Proszę uprzejmie. Dobra, to do zobaczenia. Nie, bo 15:30 muszę być u fryzjera. Po fryzjerze, czyli dopiero o 16. Bardzo dobrze, też pasuje, nie ma problemu. Nawet dobrze, lepiej. To świetnie, świetnie, to na razie. Na razie, dzięki. Bardzo. Na razie. Na razie. Dzień dobry, panie Krzysiu. No i? Proszę. Moje uszanowanie. I proszę. Co? Już pokazujemy. Ola Boga. Ola Boga. Zobaczymy. No, pokażę. Tak to wyszło. Dobrze, pięknie. Ładnie, nie? Pięknie, dobrze. Bo to jest taki satynowy po prostu ten. Doskonale. Pokażemy do kamerki. Zobaczcie. Takie coś zrobiliśmy. Zamiast tego samochodziku. Oczywiście dziękujemy wam, że chcieliście nam pomóc. Dziękuję bardzo. Nie udało się, ale myślę, że to jest super. Co? Tutaj pięknie. Można dedykację, czy tu można, gdzie tam pan pięknie. Sobie życzy, co? Dobrze, doskonale. Myślę, że to fajnie wyszło, no. Ładne to płótno, nie? Doskonale, piękne, tak. Pięknie, pięknie, panie Adamie, dobrze. No i tyle. Tu mamy, to możemy to zapakować, ja panu to schowam, czy jest złoto, już pan sobie tam dobrze. Po prostu to zrobi i będzie super, nie? O, doskonale. O, tam jest drukarnia, która to robiła, nie? Dobrze, dobrze. To tam można zawsze skorzystać, bo i tyle. No. Także uważam temat za zamknięty. Za zamknięty. Za zamknięty. Pozdrowimy tak moich widzów, słuchajcie, dalej wszystkiego ciebie. Dobrego, wesołych świąt. Wesołych bo się zbliżają, prawda? Tak jest. Zdrowych przede wszystkim, żebyśmy, kurczę, ta pandemia, żeby nas nie dobiła. I żebyśmy tyle, no. Zdrowi byli. Tak jest. Trzymajcie się. Czołem. No i tyle. Dobrze, doskonale.